Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, człowiek planety Ziemia, dr Aleksander Woźny i Mariusz Dąbrowski. Idziemy dalej do przodu z tematami, chociaż przyznam się szczerze, że ostatni odcinek usunąłem sam z mojego twardego dysku, przez przypadek oczywiście, dlatego musimy go powtórzyć. Panie doktorze, przepraszam, ale tak się stało. Witam naszych szanownych widzów i powiedzmy dziękuję za cierpliwość wysłuchiwania tego, co ja Państwu i naszym szanownym widzom opowiadam. Opowiadam w celu, żeby obecne pokolenie naszych młodych szczególnie ludzi, którzy zamieszkują Rzeczpospolitą Polską, ale i starsi ludzie, którzy pamiętają niektóre rzeczy z czasów byłych, można tak powiedzmy nazwać to, chociaż niektóre rzeczy, które u nas dzieją się teraz w 2020-2021 roku, bardzo mi przypominają były czasy Związku Radzieckiego, ale w politykę nie wchodzę, także na ten temat dalej nie będę się wypowiadać. Dlatego chciałem też naszym szanownym widzom przedstawić plan dzisiejszych naszych nagrań, to znaczy moich wykładów, który będzie opierać się na następujące tematy, które moim zdaniem powinny być bardzo interesujące dla naszych widzów, ale nie tylko. Mam nadzieję, że zainteresuje też to naszych biologów, medyków i genetyków, bo jeden z odcinków, który będę dalej opowiadać, to znaczy odcinek pierwszy będzie poświęcony to, co powiedzmy Mariusz skasował, to dalszego ciągu odcinka 69, który już jest wyemitowany ponad 10 dni temu. Jak skończymy ten odcinek, on też jest tak zwany wprowadzający w nowy temat dla większości z naszych szanownych widzów, dla Was Państwa. Dalej następuje, powiedzmy, odcinek, który poświęcam wodzie z aktywnym tlenem, który my nazywamy wodą życia. To znaczy ja z argumentami i z konkretnymi eksperymentalnymi danymi postaram się odnieść z tym wszystkim wykładom, wywiadom, które są bardzo duże w internecie, które są, ustosunkowują się do wody strukturyzowanej, do wody martwej, do wody żywej. Ta woda z aktywnym tlenem, woda życia, konkretne ma swoje przełożenia, bo właśnie razem z Mariuszem my na, można powiedzieć, swojej własnej skórze doświadczyli jej działania. Producentem, który jest nasz przyjaciel wspólny Jarek, nie będę tu wymieniać jego nazwiska i tak dalej, to nieistotne, które były sprawdzone na urządzeniach profesora Jurija Stanisławowicza Buta z Omska. I te urządzenia praktycznie, to znaczy wodę wypił Mariusz, który po tym, że przeszedł bardzo skomplikowaną operację na kręgosłupie, miał bardzo kiepski stan swojego organizmu, wypił tą wodę, potem stał z prawej strony ode mnie i całe matryce energoinformacyjne przyniósł nami, że nawet nasz wspólny znajomy, mój stary przyjaciel, profesor But, był tak zdziwiony, że w cudzysłowie, jak mówią, no, szczęka opadła, bo on nigdy jeszcze nie widział, żeby umieć człowieka, który ma ukończonych już 72 lata, praktycznie czakry, to znaczy centry energetyczne człowieka, skoczyli do niewyobrażalnego poziomu ponad 70% wszystkich. Wszystkie 7 w pionie, już nie mówię o poziomie, bo to był tak zwane przeniesienie z prawej strony i potwierdzenie słynnego z prawa Geringa. Prawo Geringa, przypominam naszym widzom, które na tym się nie znają, że to jest prawo, które było opublikowane przez bardzo znanego niemieckiego lekarza z ponad 50-letnim stażem pracy praktycznej w szpitalach, i ono brzmi następująco. Z wewnątrz na zewnątrz, z góry w dół, z prawa na lewo. Lekarze, którzy u nas ukończyli studia medyczne i uniwersytety medyczne, powinny wiedzieć o tym prawie Geringa, bo ona działa cały czas. To znaczy, wszystko, co mamy wewnątrz naszego organizmu, co dzieje się wewnątrz, od razu jest wyprowadzane na zewnątrz, to znaczy widzimy to na naszej skórze, z której potem zdejmujemy różne oznaki, i Państwo, nasi szanowni widzowie, idą potem do lekarza pierwszego kontaktu, który wypisuje Państwu dalej skierowania do specjalisty. I specjalisty, lekarze, według skutków, nie przyczyny wewnętrznej choroby, starają się odgadnąć, co konkretnemu temu pacjentowi, to znaczy
człowieku cierpliwemu, bo przy tłumaczeniu słowa pacjenta ja już kilka razy to mówiłem, co oznacza cierpliwy, przypisać, to znaczy recepty, skierowania na badania, dodatkowe jakieś procedury, żeby jakoś jemu złagodzić te wszystkie skutki choroby. My na swoich urządzeniach widzimy przyczyny choroby, nie skutki, i bijemy w te przyczyny. Ja może dodam tutaj, proszę Państwa, jedną rzecz, bo faktycznie ostatnimi czasy przeprowadzamy sporo doświadczeń na urządzeniach razem z profesorem Butem, bo on się akurat... On sam prowadzi te urządzenia. Tak, on sam prowadzi te doświadczenia i faktycznie dla mnie to również było zdziwienie, że po pierwsze woda, którą tam wypiłem i 15 minut poczekałem, ma tak gigantyczny wpływ na to, aby przekazać tą siłę życiową i to od osobnika dużo słabszego do osobnika dużo silniejszego, ale faktycznie na parametrach pokazało przynajmniej u doktora Aleksandra przynajmniej 10-15% wzrostu przy i tak bardzo wysokim poziomie, który był wcześniej. U mnie pokazało, powtarzam, wypiłem wodę tylko ja i stanąłem obok, bez dotykania, bez niczego. U mnie pokazało, ale z prawej strony. Tak. U mnie pokazało wzrost parametrów, no w zależności od parametrów, od 10 do 50% wzrostu. I teraz uwaga, szykujemy doświadczenie również dla Państwa, czyli dla tych chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w takim doświadczeniu. Szykujemy wodę dla tych chętnych. Warunkiem będzie zrobienie badań przed doświadczeniem i zrobienie badań po doświadczeniu. Jeszcze patrzymy, w jaki sposób te badania zrobić, bo szczególnie zależy nam na badaniach zawartości metali ciężkich w organizmie. I to nie są takie znowuż łatwe badania, bo robi się tam powiedzmy z włosa, ale znowuż zanim włosy odrosną, to też troszeczkę trwa. Są takie badania z moczu robione, ale znowuż w Stanach Zjednoczonych można wysyłać tam próbki. Zobaczymy, ogarniemy temat badań i na pewno ogłosimy nabór do takiego eksperymentu tych wszystkich chętnych, którzy by chcieli wziąć udział. Nie będzie to dużo osób, 10-15 osób maksymalnie, tak żebyśmy się też nie zagalopowali. Chętnie przeprowadzimy z Państwem również takie badania. Kontynuując dalej, co powiedział Mariusz. Trzeci odcinek będzie poświęcony bardzo interesującemu tematu, który nazywa się klamry, zaciski psychologiczne. O tym bardzo dużo jest też w internecie, szczególnie pani Danuta Adamska-Rutkowska o tym też mówi, pisze książki. Duży okon w kierunku słynnej pani, która jest. Ale ja ten odcinek poświęcam wyłącznie dwóm osobom, których bardzo lubię, bardzo szanuję. To są światowej sławy naukowcy. Jeden z nich to jest mój recenzent naukowy, Polak, człowiek ze światowym nazwiskiem, pan profesor, doktor nauk habilitowanych, nauk technicznych, pan Wiesław Nowiński z Warszawy, Wielkopolskiego Uniwersytetu imienia kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, przepraszam, trochę mi zacięło głos. Ja praktycznie z panem Wiesławem od dawna się znam, to znaczy zawdzięczam to tę znajomość mojemu też bardzo dobrego znajomu Jurkowi Zębie, nie ukrywam to. I pan Wiesław razem z swoją szanowną małżonką, też doktorem nauk technicznych, tylko nie habilitowaną, właśnie byli recenzentami mojej książki, które piszę. Teraz muszę, dlatego odpowiadam na bardzo dużo pytań ze strony naszych widzów, kiedy. Muszę dodać za ostatnie 3 lata absolutnie nowe, unikatowe materiały eksperymentalne do tych rozdziałów, a ich jest w mojej książce dosyć dużo, aż 13. Też znowu liczba 13, nieprzypadkowa. Także ja to poświęcam panu profesorowi Wiesławowi Nowińskiego, właśnie jeszcze raz podkreślam, klamry, zaciski psychologiczne oraz drugiemu mojemu bardzo dobremu przyjacielowi, też naukowcy ze światowym nazwiskiem, panu Janu, profesorowi Talarowi.
тобто професорові президентському практично, який є за викształceniem доктором наук, хабілітованих наук медичних, який перед тим проводив, був фактично шефом 10-го військового шпиталю в Бідгощі, потім був фактично керівником слинної клініки вибудження зі сну в Торуні. Зараз має свої приватні клініки в Лаві, і ми з паном Яном дуже добре знаємо, дуже давно знаємо, дуже любимо. Власне, тим двом великим польським науковцям я хочу посвятити цей відтінок, бо практично буду в ній мовити те, що вони відзом і чимсь вони займуються, бо пан професор В'єслав Новінський практично створив унікатову поємну мапу мозку чоловіка, який користає практично всі нейрохірурги на світі під час дуже скомплікованих операцій на мозку чоловіка. Але о тим далі буде мовити. Наступний відтінок вкрутці посвянці таким тематам вже буде показане лончність поміж двома повізьми одним з підставовим живьолом і найважнішим плином в нашому організмі. То значить буде мовити о огню і о крові. Далі трошечки зачепі резонанси Шумана, бо попрейдеся по них, повізьми, виніки, то, що діялося в маю-черцю і на початку липця того нашого 21-го року, перепрошую, ораз, як ще буде час, то постараємося разом з дуже знаним російським науковцем, який, нестети, змарл, обалити третє право Ньютона, чудеслові ясно обалять, бо, як завжди, є так зване прикламання на лінії, то значить неправідливе тлумачення праць великого англіка Ізаака Ньютона допроводило до того, що третє право Ньютона, яке всі панство, напевно, знати, бо, нестети, а може, стети, повізьми, школа середня і фізика, які вас учили в тій школі, обов'язково, то значить, вимага пристудіювати, запам'ятати третє право Ньютона. Як ще трошечки вистачить нам часу, то ще раз зачепі статки міжзвіздні Бога Створці в околицях нашого укладу сонячного. Такі ма плани, побачимо, що з того вийде. Ага, ще, щоб не потім приходить, полецам нашим шановним відзам, дуже інтересуючий артикул часопісму «Політика», останній номер практично з червня, тобто номер 26, від 23 до 29 червня. Для чого полецам? Бо там є світний артикул, який написав знаний французький філософ Максиме Ровере, який називається «З ідіотом треба інтелігентні». То дотичі практично всіх нас і всіх жонзонцих, не тільки нами, а в цілій Європі. Бо пан французький філософ пише в окресленні ідіоті. Ідіоті, я тільки крутко зацитую, ідіоті хочуть тільки простих і натихмістових розв'язань. Завжди волям шибко ніщить і вальчить, ніж негоціювати і терпливо чекати. Предевшіським хочемо утримати контролі над речевістостю. Сом ласі на узнання. Чуємося вічні скривзені і завжди живемо мжонками о світі ідеальним. Тим самим я замикам темат поліцення того часопісма, бо тільки для того, що існіє там артикул, він досить дужий і вимага уважного прочитання і подійстя до нього, а для того приходимо далі до наших конкретних оповідань, викладу з моєї сторони, який я назвав цей відтінок номер 70. Мислю, що Маріуш так само. Найвенцій правдоподобна прогноза для планети Землі на велі лят до пшоду, який практично був опубліковано в кінці убіглого 2020 року в місяцю грудню. І так, починаємо. Прошу о терпливість наших шановних відзів. Мало хто віє о баданнях геніального російського фізика,
profesora Simona Schnolla, chociaż on publikuje swoje odkrycia w czasopismach naukowych, przynajmniej zaczynając od roku 1985, to znaczy ponad 36 lat temu. Ale jeśli chcecie poznać prawdziwy stan rzeczy w zakresie zrozumienia wydarzeń przyszłości planety Ziemia, to trzeba wtedy zwrócić własne uwagi do prac profesora Schnolla, jakby dziwnie to nie brzmiało. To jest praktycznie bardzo słynny, znany biolog, ale i biofizyk też. Dlatego dalej cytuję profesora Schnolla. Unikatowość momentu, który my, to znaczy ludzkość, przeżywamy dzisiaj, polega na tym, że właśnie w końcu 2012 roku synchronicznie kończy się przejście naszej planety do nowej ery, to znaczy ery lub epoki wodnika. Są to następuje wtedy, kiedy cykl 500-letni i trzy cykle ewolucji, to znaczy słoneczny 25 920 lat, plejadyczny, a tu trzeba zwrócić się do szanowanego przeze mnie słynnego jasnowidza, można powiedzieć, czy proroka, w skrócie nazywanych Beamem, to znaczy do Billy Edwarda Alberta Meyera w Szwajcarii, bo on jest powiązany z plerajanami, który, powiedzmy, bardzo duży teraz jest też w internecie. Następny cykl galaktyczny, to znaczy 225-250 milionów lat, ale o tym więcej szczegółowo napisał jeszcze raz przede mnie cytowany słynny amerykański też jasnowiec David Wilcock w swojej książce SUV Epoch. I co te epoki i te wszystkie cykle między sobą oddzielują. On napisał nie tylko tą książkę SUV Epoch, bo to jest książka jakoby wprowadzająca. Dalej za niej idą wyjaśnienia, to znaczy pięć pozostałych książek Davida Wilcocka. Wywiady z nim są, jest w internecie polskojęzycznym, jak to nazywa się, ale wszystkie książki niestety wydane i ja mam to wszystko w swoich archiwach w języku rosyjskim. W języku polskim nie widziałem tych książek, także może ktoś znajdzie. Przechodzimy dalej. Astrus to skomentował tak. Ostatnie trzy cykle były zakończone w okresie 2012-2018 roku. Dlatego dla tych niecierpliwych naszych widzów, ja jeszcze raz powtarzam, że ja będę się odnosić do poprzednich lat, to znaczy zaczynając roku 2009, bo wtedy, w tym właśnie roku, zaczął się ten bardzo widoczny SUV. Przypominam naszym szanownym widzom, kiedy opowiadałem o czakrach człowieka i mówiłem o dziewięciuczakrowym, nie siedmiuczakrowym, tak jak mówią wedy indyjskie, bo wedy indyjskie nic wspólnego nie mają z wedami tymi prawdziwymi, które niestety zachowali się tylko w dwóch miejscach na Ziemi, które, powiedzmy, datują się ponad 40 tysięcy lat wstecz. Napisane ta wiedza i informacje z pierwszej cywilizacji na Ziemi białej rasy. I nie jestem rasistą, jeszcze raz my specjalny odcinek poświęciliśmy temu tematu trzech pozostałych ras, o których mówiłem, to znaczy rasie żółtej, czerwonej i czarnej, o której też nasze widzowie mają bardzo dużo pytań, bo za ostatnie 10 odcinków ja tutaj spisałem wszystkie pytania interesujące naszych widzów, jak starczy czasu, to poodpowiadam na nich. Ale to do tego musimy jeszcze dotrzeć. Więc sprawa polega na tym, że profesor Schnoll od 1951 roku badał fluktuacje procesów nierównowagowych i zrobił epokowe odkrycia. To znaczy, i to nie jest metaforą, bo to jest odkrycie na stosunek i ma związek ze zmianą epok. To znaczy, biolog jednocześnie jest powiązany ze zmianą epok, z wysoką fizyką i w ogóle ze wszystkim, co jest wspólne, bo nauka u nas jest jednolita, tylko sztucznie w swoich czasach, to znaczy ponad kilkaset lat temu była tak zwane rozdzielone na te poszczególne rozdziały, które my dzisiaj studiujemy jako fizyka, chemia, biologia, genetyka, zoologia i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wszystko wymieniał.
Jego badanie, które trwało 50 lat, nazywa się tak: próba ograniczenia rozrzutu wyników przy jak najdokładniejszym wykonaniu pomiarów szybkości hydrolizy ATP. To znaczy ATP to jest aminokwas adenozyn trifosforowy, który jest najważniejszym aminokwasem w naszym organizmie. On jest pokazany tutaj w formie płaskiej, a potem w formie pojemnościowej na ekranie naszego, powiedzmy, tutaj klubu. Dalej ja będę Państwu pokazywać, jak to znaczy, i będę rozszyfrował te wszystkie rzeczy więcej precyzyjnie, tak samo wyślę do Mariusza, żeby on wkleił odpowiednie więcej obrazowej i więcej dostępne do tych naszych wykładów. Dlatego my mówimy o ATP, to znaczy o tak zwanej ATP-aznej reakcji. Katalizowanie białkami mięśniowymi, białkami kompleksu automizinowego. Uf, cytuję to, powiedzmy, bo praktycznie nie jestem też ani biologiem, ani genetykiem, dlatego cytuję te wszystkie nazwy, żeby precyzyjnie określić dla naszych słuchaczy, które są powiązane z biologią, a tutaj też jest niski ukłon do pani profesor Aliny Popczyk z Częstochowy, która była u mnie z wizytą parę lat temu i która była wykładowcą na Politechnice Uniwersytetu w Częstochowie właśnie w tej dziedzinie. Białkami kompleksu aktomizinowego, jeszcze raz powtarzam. W prostych słowach to znaczy, że profesor Stoll skrupulatnie badał ruch na poziomie molekularnym. To znaczy, większość naukowców oczekuje, że wszystkie fizyczne, chemiczne, biologiczne i radioaktywne procesy będą rozpoczynaться z małych wartości, potem monotonnie narastać do jakiegoś swojego szczytu, a potem ślizgaться płynnie z powrotem do zera też tym samym tak zwanej trajektorii monotonnej, po której oni podnosili się do góry. I za każdym razem, kiedy wykres nie pasuje do gładkiej krzywej w kształcie dzwonu, to znaczy tak zwany, wiecie o co chodzi, nazywa się krzywa Gaussa, naukowcy, tak jak ich nauczali i nauczyli, odrzucają i usuwają te dane na podstawie procesu, który oni nazywają renormalizacją, to znaczy przenormowaniem. Profesor Schnoll postanowił nie odrzucać tych danych, to znaczy tych wyników nie wyrzucać do koszu do śmieci, a ich szczegółowo zbadać. On wykazał, że harmonogramy, to znaczy wykresy, daleko nie normalne tych wszystkich procesów. Bo czasami reakcje rosną dramatycznie, nawet gwałtownie do swojej maksymalnej intensywności, a potem spadają prawie do zera, też tak zwane gwałtownie. Następnie równie szybko ponownie wystartują na sam szczyt i w krótkim okresie czasu taki wzór może być powtarzany trzykrotnie z rzędu. W tych terminach czasowych, o których dalej będę mówić, posyłałem się na pracę profesora Schnolla, bo to jest praca, jeszcze raz podkreślam, proszę Państwa, z ponad 50-letnim wstecz datą, bo każdy z naukowców wie, co to jest cierpliwość podczas prowadzenia eksperymentów. Nie każdy z naszych szanownych naukowców, gdziekolwiek by oni byli, w jakimkolwiek by państwo nie pracowali, właśnie posiada te cechy. Przepływ tych zmian wcale nie jest płynny. Patologiczna uczciwość nie pozwoliła profesorowi Stollowi odrzucić to, co zobaczył, w odróżnieniu do wszystkich pozostałych naukowców zajmujących się podobnymi badaniami. On był zaangażowany w sprawdzanie i jeszcze raz ponownie sprawdzanie tych wszystkich wyników wyżej powiedzianych procesów. Co więcej, jemu nie dawał spokój jeszcze jeden fakt, a mianowicie zespół profesora Schnolla bardzo precyzyjnie prowadził doświadczenie według jednej i tej samej metody, ale w czasie otrzymania innych różnych, to znaczy oni w tym czasie badania otrzymywali inny rozrzut tych wyników, które pozostali naukowcy, jak tylko co powiedziałem, od razu wyrzucali do kosza na śmieci, bo praktycznie mówili, że to jest jakiś wypadek przy badaniu.
Цитую далі. По зналіззенню взорців властівості білок менснєвих відкрились ми по кільку літах бадань, що сам оне вспільне для всіх білок. Наступні побачились ми те саме взорці в безбілкових реакціях хімічних, а потім сталося ясно, що маємо до чинення з неспецифічними властівостями найрозніших довольних процесів. Єдиним спільним цехом всіх тих процесів оружним характером було то, що вони здажаємося в тій самій часопрещенні, написав професор Шноль в пазірніку 2008 року в предмові до своєї ксьоншки, теж, повізьми, цитування, і всі, як називалися, кіду знали, теж прийшли до Маріуса на ТАГ-НТФО. В тим артикулі будемо розмовляти о всіх відкриттях професора Шноля, які дотичать взаємного відділення прещенні і часу. Тобто, szczególnie głęboki i trudny temat na artykuł, bo o współoddziaływaniu przestrzeni i czasu ja cały czas naszym szanownym widzom opowiadam, zaczynając jeszcze z poprzedniego projektu Boga, którym, można powiedzieć, przywróciłem z głowy na nogi te wszystkie aksjomatyczne określenia w terminologii określenia czterech podstawowych rzeczy naszego istnienia. To znaczy przestrzeni, czasu, energii i materii. To, co Państwu już opowiadałem, nie będę się powtarzać. Kto chce, może wrócić znowu do naszych odcinków w projekcie Boga. Dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o odkryciu przez niego, to znaczy przez profesora Sztola, tak zwanej brzegowej linii Wszechświata. Bardzo dziwne brzmi, prawda? Istotą tych doświadczeń jest taka. Jest wskazującym to, że profesor Sznoль przeprowadził swoje eksperymenty w wodnym roztworze białek mięśniowym, gdzie byli obecne wszystkie pięć głównych biogennych, to znaczy formujących życie elementów, pierwiastków chemicznych. To są wodór, tlen, azot, węgiel i fosfor. Trzeba zwrócić uwagę na wody, bo ja o wodzie szczególnie będę opowiadać następnym odcinkom, który tylko co, powiedzmy, ten plan dzisiejszego wykładu zacytowałem naszych szanownych widzów. I w szczególności na fosfor, który w stanie utworzyć największą liczbę wiązań kowalencyjnych. Są to ten sam fosfor, to znany w cudzysłowie mostek życia, o którym mówił mój nauczyciel Jurij Anatoliewicz Babikow, o którym ja Państwu opowiadałem w poprzednim projekcie Boga. Między innymi jeden z naszych widzów pytał, że już napisał, że przeczytał książki, przeczytał artykuły. To są jedyna książka mego nauczyciela Jurija Anatoliewicza Babikowa. Wygląda ona tak. Jest dedykacja dla mnie z osobistej biblioteki profesora Babika z odpowiednim napisem. Ja to otrzymałem od niego w lipcu 2008 roku, to znaczy 13 lat temu. Oprócz tego ja otrzymałem gigantyczną ilość informacji, która zawierana jest ponad na 25 gigabajtach informacyjnej pamięci. Tych wszystkich artykułów i tych wszystkich informacji, które ja posiadam jak uczeń mego nauczyciela, który zmarł niestety 4 stycznia 2010 roku, to znaczy ponad 11 lat temu. Nie ma tego w internecie rosyjskim niestety, nie ma w ogóle w żadnym innym internecie, chociaż książki osobiście Babikow wysłał do wszystkich znanych naukowych centrów na świecie. Niektóre z nich korzystają, bo na przykład zajmującym się lingwistyczno-genetycznymi badaniami mnisi w Grecji też otrzymali te książki, dlatego że w tej książki pokazuje się pochodzenie naszego rodu, nie narodu, a rodu, to znaczy tych 14 plemion z japetycznej galonski trzeciego syna Noego, który na dzień dzisiejszy i dalszej części są 14 różnymi narodami, którymi nazywamy północnymi Słowianami, wschodnimi Słowianami, zachodnimi Słowianami
і полудньовими словами. Знову чотири незбędні цегілки, так само, як чотири незбędні живьоли. Я о тим далі не буду мовити, бо то порозмовляємо в наступних відтінках, як буде то до того заінтересування наших шановних фільм. Континуюсь далі, тільки що повідомляли нашим шановним візам, часами мовимо о випадковим збігу околічності. Не мислимо і не вважаємо, що то випадок, німній єднак заісняли і сформувалися ідеальні варунки для його пришлих відкрить, мам на увазі відкриття професора Шноля, з незбендним і вистачаючим зіставом перев'язком в розтворі водним. Те всі перев'язки вимінили перед тим. Професор Шноль слідив прендкость, то значить темпо гідролізи амінокваса аденозин чи фосфорового, то значить АТП-азном реакції гідролізи, бо сон то процес з виділенням при тим гігантичної ілості енергії. Для того ще раз звертаю увагу наших шановних відзам, що амінокваз АТП в скруті, аденозин чи фосфоровий, репрезентує собом молекули органічні з високоенергетичними пов'язаннями, складаючися з перстені аденінової, рибози і чих груп фосфорових. То є на показане на нашому екрані, то є в плащині, далі іде показання в прищенні, то значить далі відімо, що тройвимірове прищенні знайдуємося практично те вказане пше мені тільки це амінокваси. Кожна в своє прищенні, як видите, зелені кольором показане в тройвимірове прищенні п'ятиконт в плащині ZY, шестиконт в плащині XY і той п'ятиконт найважніший, так звана рибоза, пентаграм, який знайдується в плащині XZ. До того са дочеплені акумулятори, яким практично і са позасталості квасу фосфорового. Для того, щоб далі континуувати, зробимо тільки невеликий відстан, в яких вияснюємо панству, нашим шановним візам, значення АТП. Вінц. Аденозин чи фосфат, то значить АТП, то є нуклеотида, який складається з підстави пуринової аденіни, моносахарида рибози і трьох позасталості від квасу фосфорового. Ве всіх організмах живих виконуємо ролі універсального акумулятора і переносника енергії. Під діланням спеціальних ферментів кінцеві групи фосфорові розділяємося з увольненням енергії, яка є видаткована на скурчі м'ясні ораз інні процеси, влучні з процесом біосинтези, о котрій далі буде щегулово мовити в наступному відтінку посвященому воді. Бо як є гідроліза, то значить розкладання, то мусить наступувати одворотний процес синтеза, який збіра поновні, щоб знову увольнити том енергії. Мовимо о гідролізі для того, я то ж в дуже нелості оттінку повторювали, що то є дуже знана реакція хімічна для наших шановних біологів, хеміків, а щегульні медиків, яка опірася в єдній стороні є, повізьми, амінокваз аденозин чи фосфоровий, до якої додається молекула води H2O. По другій стороні рівняння теж знане всім, позостає амінокваз аденозин тільки двофосфоровий, то значить на один фосфор мніший, плюс квас фосфоровий H3PO4 і плюс, чого нема в жодних підручниках, ані по біології, ані по хімії, ані по медицині, при тим виділяється
40 kilojoule na 1 mol, to znaczy na jedną molekulę, co i stanowi praktycznie 96% zasilania naszego organizmu biologicznego, organizmu człowieka na dwóch poziomach, jak na poziomie ciała fizycznego, tak i na poziomie ciała witonowego. Dlatego, kontynuując dalej, jeżeli zastosować zasadę blokową przy rozpatrzeniu wzoru strukturalnego ATP, to jest część fosfatowa, które są akumulatory. Zaraz ja Państwu dalej pokażę, jak to wygląda w przestrzeni, bo to jest bardzo interesujące i bardzo mówiące o duże rzeczy obraz. Oraz umownie nazywanym energoakumulatorem, to znaczy przewodnikiem, a druga część, gdzie pentoza, riboza i adenin można byłoby nazwać modułem antenowym lub dwukonturową lub dwuprzestrzenną anteną falową. Tu właśnie w pentozie pracuje pentagram i pracuje jak mała antenka, to znaczy ta antenka powraca się na dokładny też słynny kąt, który wszyscy znamy i dorówna się on dokładnie 72 stopni podnoszenie w płaszczyźnie praktycznie XZ ribozy, następuje rezonans, to znaczy następuje przekazywanie energii chmurki witonowej, które są podstawowymi orbitalnymi cząsteczkami wyżej położonej od nas materii żółtej przestrzeni do chmurki elektronicznej przez sigma pi łącze, o których biologii naszej medycy bardzo dobrze wiedzą, bo ich temu uczę w szkole. Z punktu widzenia fizyki ten wzór można przedstawić jeszcze tak, to co pokazane. Zaraz ja Państwu pokażę jeszcze dwukonturową, trzyosiową odbiorczą antenę fosforową. Na tym, powiedzmy, rysunku, a więcej szczegółów bliżej też przyszli do Mariusza, pokazana praca aminokwasu ATP, adenozyn czy fosforowy kwas. Widzimy z lewej strony i z dołu nadchodzące strumienie witonowego pola, które idzie do nas, to znaczy do wszystkich istot żywych od dołu, to znaczy od twardego i od płynnego jądra naszej planety oraz przychodzi z góry od naszej gwiazdy Słońca i od wszystkich pozostałych planet aktywnych. Ja potem wyjaśnię, co to jest planety aktywne, bo niektórzy z naszych widzów, zadając to pytania, nie wiedzą, o co chodzi. Następuje właśnie to, co my nazywamy, że molekula ATP może dostrzegać torsyjno-falowe pole światła z dwóch płaszczyznach. Dlatego i służą te dwa pierścienie adeniny i pentapierścień ribozy, ulokowane we wzorze strukturalnym w przybliżeniu we wzajemne prostopadłych płaszczyznach. To znaczy widzimy powrót zona rezonansu, ja potem Państwu pokażę, jak to następuje podczas tego, jak przez membranę, to znaczy blonę komórkową, aminokwas ATP odrywa się od jednej części tej membrany, blony, i zaczyna swój kierunek toku, to znaczy poruszania się w strumieniu naszej krwi. To znaczy każde naczynie krwionośne naszego organizmu i pozostałych istot żywych na naszej Ziemi mają różnego rodzaju płyny, które dostarczają w większości swojej energii. Jeszcze raz podkreślam słowo energii, a jako, powiedzmy, produkt uboczny jest dostarczany tak samo i najważniejszy pierwiastek dla naszego organizmu, który my nazywamy tlenem. To znaczy wszystkie nasze podręczniki, które uczą studentach, powiedzmy, w wyższych uczelniach powiązanych z chemią, biologią i szczególnie z medycyną, dlaczego z tego nie wiedzą, nie wykorzystują. To znaczy tu, moim zdaniem, następuje, powiedzmy, niewykonania jednego z najważniejszych dziewięciu praw wszechświata. Zapominają o sprężeniu zwrotnym. Zapominają, jeszcze raz powtarzam, o sprężeniu zwrotnym. Następuje powrót ribozy
zarządzanie rezonansem polaryzowanego, dyfragowanego światła, które przychodzi do nas z dwóch przestrzeni, to znaczy mamy dwie tęczy, każda z których ma dwa kolory i te dwie tęczy są pokazywane w słynnych znakach znanych we wszystkich religiach na świecie, jak znak z gwiazdy Dawida, nic więcej mylnego. Dlatego odsyłam się naszych szanownych widzom do książki Drunwala Melchisedeka, który bardzo precyzyjny w dwóch tomach to opisuje, jak działają te piramidy, bo jedna jest, powiedzmy, ukierunkowana ostrzem w dół do ziemi, druga nad niej, a oni się przecinają, jest ukierunkowana ostrzem do góry, to znaczy działają wszystkie systemy energetyczne naszych czakr, które było 9. Teraz u niektórych ludzi, które my nazywamy ludźmi indigo, występują nie 9-czakrowy system, a 11-czakrowy system, który Państwu pokazywałam słynne piktogramy z 2008 roku w naszych nagraniach z Mariuszem na poprzednich odcinkach. Dlatego to zaczyna działać między sobą i wszystko jest ściśle, o dziwo, powiązane z rezonansami Schumana, które zaczęli się wzrastać, i to widać gwałtownie, zaczynając od roku 2000, o którym też Państwu i naszym szanownym widzom mówili. Takie proste, genialne rozwiązanie i do tego jeszcze z rezonansem falowym, jego wykonanie i zastosowanie w systemach biologicznych, które my nazywamy wodowęglową formą życia na naszej Ziemi. Czy wynikła ona spontanicznie, jak twierdzą niektóre nasze biologi, naukowcy, którzy próbują różnymi eksperymentami dokonać tego, żeby pokazać, jak z materii nieżywej w odpowiednim czasie rozwoju naszej planety na tak zwanych płynnych blotach jeszcze nie powstałych oceanach, o których mówiliśmy w poprzednim projekcie Boga, kiedy opowiadałem Państwu o 7 dniu tworzenia przez Boga Stwórcę i powstania żywych organizmów na naszej planecie. Oni do dzisiaj nie mogą, powiedzmy, otrzymać w swoich eksperymentach, że z materii nieżywym pojawiła się pierwsza materia, którą można nazwać w cudzysłowie materią żywą. Nie wychodzi u nich do dzisiaj, chociaż przeszło już bardzo dużo setek lat od rozpoczęcia tych eksperymentów. Oprócz tego, ta teoria, o której tylko co Państwu i naszym szanownym widzom opowiadam, praktycznie obala całą teorię ewolucji Charlesa Darwina. To znaczy, ona pokazuje, chociaż sam Charles Darwin, znowu tak samo jak Isaac Newton, na końcu swojego życia w swoich słynnych artykułach przed samą śmiercią pisał, że jakby on wiedział to wcześniej, kiedy tworzył tę teorię ewolucji, wiedział to, co zna pod koniec swojego życia, on by nigdy tej teorii ewolucji nie napisał. Bo nie ma takiej teorii na naszej planecie, bo do dzisiaj nie znaleziono żadnego rodzaju, typu lub czegoś przejściowego z jednego gatunku do drugiego. Nie ma tych przejściowych gatunków. Idzie rozwój ewolucyjny, tak owszem, to znaczy dostosowanie się i mutacja organizmów żywych na naszej planecie i wybiórczo z nich najsilniejszych, które mogą przeżyć w odpowiednich tych warunkach otaczającej ich praktycznie ze wszystkich stron natury, oni przeżywają, potem następuje rewolucyjny skok i zaczyna się absolutnie inny gatunek, który posiada inne właściwości i dostosowuje się do innych, zmieniających się, otaczającej nasz, powiedzmy, ze wszystkich stron biologii, otaczającej nasze przestrzenie, to znaczy w naszej praktycznie biosferze. Bo ja w poprzednich odcinkach też Państwu, naszym szanownym widzom, mówiłem o tych 7 poziomach. I zaczynaliśmy od geosfery, potem nad geosferą, to znaczy nasza planeta i każda inna planeta składająca się z odpowiednich części, które tworzą tę nieżywą materię, jak to się nazywa. Potem idzie biosfera, to znaczy powstanie tych pierwotnych, powiedzmy,
małych organizmów, bakterii i innych drobnoustrojów, potem idzie ich rozwój w oceanie, to znaczy w wodzie do tego przydane i tak dalej, dopóki nie powstaje pierwsza tak zwana warstwa, to znaczy pierwotna roślinność, która się formuje i dalej powstają pierwotne organizmy, to znaczy powstają pierwsze po bakteriach i organizmach tych drobnoustrojów owady, pojawili się, o czym ja mówił, i potem te rozwija się dalej, powstaje najwyższa forma istnienia biologii na naszej planecie Ziemia i na dużo innych planetach, podobnych do nas ludzi, to znaczy powstania człowieka, o którym my mówili. Ale to jest bardzo szeroki temat, do którego wrócimy w następnej setce odcinków, które, mam nadzieję, wytrzymają nasze widzowie, a telewizja TAG MTV i Mariusz nagra. Znaczy, przechodzimy dalej do wyjaśnienia. To nie może być, że wynikło spontanicznie. Z natury to nie wynikło, jak piszą nasze niedouczeni naukowcy i badacze z biologii i genetyce i innych naukach powiązanych z badaniami struktur żywych organizmów w Ziemi. Nie. Nie i jeszcze raz nie. Bo faktycznie konstrukcja molekularna aminokwasu ATP, adenozyn-3-fosforowego, jest niesamowita w swojej prostocie. Proszę zobaczyć na odpowiedni rysunek, a ja jeszcze raz powiem, szczególnie to wszystko przyszle. Bo tych aminokwasów praktycznie jest zawartość w każdej naszej komórce. A tych komórek, które składa się nasz ludzki organizm, jak Państwo na pewno, nasi szanowni widzowie, jest ponad 7 miliardów. Proszę teraz sobie wyobrazić, ile jest tych aminokwasów, oni niezbędne dla istnienia życia na naszej planecie, bo jest prosta zasada. Jest ATP, jest życie. Pracuje przekazywanie energii, zasilania organizmów żywych z materii wyżej położonej od nas przestrzeni, umownie nazywanej żółtym, do materii naszej przestrzeni, z której składa się nasze fizyczne ciało człowieka. Tak jak pisze Biblia, z prochu powstaliśmy, proch się obrócimy. Tylko potem od tej żółtej materii otrzymamy tę matrycę energoinformacyjną, którą ja umownie nazywam ciałem witonowym żywych istot, które praktycznie posiadają prawie wszystkie żywe istoty, tylko człowiek кардинально różni się od nich tym swoim trzecim poziomem, to znaczy swoim rozumem, swoim duszą, jak nazywają wszystkie religii na świecie. Dlatego kontynuując dalej, a zatem bez skazy po niezawodności miliardów lat pracy powstała ta ATP, przy wielokrotnym kopniowaniu jej przez nasze znane kopiarki, które my nazywamy DNA. I odtwarzaniu w nieskończonym mnóstwie form biologicznych żywych organizmów od najprostszych bakterii i do najwięcej skomplikowanych systemów biologicznych, takich jakim jest człowiek na naszej planety. Takie systemy biologiczne mogły być stworzone tylko najwybitniejszymi umysłami wszechświata na samym wysokim poziomie nanotechnologii. Do nanotechnologii my też potem trochę zwrócimy, bo u nas praktycznie na naszej planecie Ziemi nanotechnologie zaczęły się rozwijać nie tak dawno, gdzieś w latach 50. ubiegłego XX wieku. A to już jest poziom dzieła Boga Stwórcy. Jeszcze raz podkreślam to i chcę Państwu, naszym szanownym widzom, przekazać. To są jedyna zasada energetyki materii żywej, w podstawie której jest założona zasada pomiędzy przestrzennego, falowego przenoszenia energii, a ATP, aminokwas adenozyn czy fosforowy, jest tylko międzyprzestrzennym antenowym modułem w jednej, w cudzysłowie, obudowie z akumulatorem fosforowym. To znaczy pracuje ATP, jest życie. ATP jest odłączone, życie natychmiast umiera. Dla pracy neuronu, to znaczy najważniejszej komórki naszego mózgu, bo wiecie Państwo, bardzo dużo jest na ten temat prac, monografii i tak dalej, które opowiadają o sieciach neuronowych w naszym mózgu. I dla pracy neuronu niezbędne jest zabezpieczenie jego energią, którą niosą
z potokiem krwi tętniczej przez kapilary systemu naczyniowego komórki czerwonych krwinek, które my nazywamy erytrocytami. Dlatego ja nie prosto tak naszym szanownym widzom i tym, którzy z Was powiązani szczególnie z biologią i medycyną, mówię, że głównym, powiedzmy, celem pracy naszej krwi czerwonego koloru, które nazywamy erytrocytami, właśnie jest dostarczenie energii do naszego biologicznego organizmu w ilości 96% zapotrzebowania tego organizmu. I tylko pozostałe 4%, które my mamy do stówy, idzie, powiedzmy, zasilania i odbierania podczas rozszczepienia reakcji chemicznych w naszym organizmie, to znaczy przemiany materii, jak to się nazywa, podczas przetrawienia jedzenia. Przy tym obowiązkowo powinno być, żeby duże picia dobrej, czystej, żywej, w cudzysłowie, wody oraz czystego powietrza, które my oddychamy. Ale do tego jeszcze raz wrócimy w troszeczkę później. To sam oddech krwi, po innemu nazywamy, bo faktycznie Mariusz nagrał między innymi bardzo interesujące odcinki z panem doktorem o, powiedzmy, rodzajach krwi lub, powiedzmy, tego, co ostatni odcinek, tak jak zrozumiałem, wyszedł nie tak dawno. Rody krwi nazywa się ten temat. I to, co ja teraz będę mówić dalej oraz specjalnie poświęcę temu bardzo krótkie swoje odniesienie o ogniu i krwi, który też potwierdza to, co ja tylko naszym szanownym widzom powiedziałem. Energię dla pracy neuronu otrzymuje od hydrolizy komórkowej ATP, erytrocytów. Molekula ATP składa się z adenina, ribozy i trzech pozostałości kwasu fosforowego, tak jak pokazane tutaj na tym obrazku. Przy takiej hydrolizy pozostałości kwasu fosforowego powstaje energia. Jeszcze raz powtarzam. ATP, słynne równania, które na, jak Otcze nasz powinny, powiedzmy, wkuwać i zapamiętać wszyscy nasze biolodzy, chemicy i genetycy i szczególnie medycy. Tak jak mówiłem, to plus molekula H2O, to znaczy wody, dorównuje się aminokwas adenozyn dwufosforowy, kwas fosforowy i 40 kilojoule na mol, to znaczy powstaje krew żylna, 40 kilojoule na mol, jeszcze raz podkreślam. To są główne, w cudzysłowie, zasilania energetyczne naszego, to znaczy ludzkiego ciała fizycznego. To są 96% niezbędnej energii, a pozostałe 4% energii, tak jak tylko co mówił, dostarcza nam reakcje chemiczne, w cudzysłowie rozszczepiania artykułów spożywczych, które idą głównie na budulcy, które niezbędne naszemu ciału fizycznego do jego dalszej budowy, to znaczy wzrostu organizmu od wymiarów dziecka, niemowlęcia do mówiąca normalnego dorosłego człowieka. Łączność pomiędzy pozostałościami kwasu fosforowego jest makroenergetyczna. Przy jej rozszczepianiu wydziela się w przybliżeniu w 4 razy więcej energii, czym przy rozszczepianiu się innych łączy. Energia hydrolizy aminokwasu ATP jest wykorzystywana komórką w procesach biosyntezy i podziałów komórkowych. Przy ruchu, przy produkcji ciepła, przy przewodzeniu impulsów nerwowych w neuronach, siatki neuronowej, a także na dużo innych procesów, które następują wewnątrz naszego organizmu. To jest początkowy, określający impuls energetyczny dla pracy neuronu po formowaniu falowego promieniowania biopola. To znaczy, każdy z nas zna, powiedzmy, te określenia i, powiedzmy, promieniowania Kirlian, które my nazywamy praktycznie promieniowaniem biopola. Ale to promieniowanie daje międzyprzestrzenne przenoszenie energii z ogólną efektywnością tego procesu znacząco więcej od 100% początkowego. To znaczy, znowu mamy naruszenie drugiej zasady termodynamiki, że jakoby perpetuum mobile nie istnieje. Niestety, muszę jeszcze raz naszych szanownych widzom
zmartwieć, w cudzysłowie, że ten, tym perpetuum mobile, który co dziennie, co sekundy, co mikrosekundy narusza to prawo termodynamiki, jesteśmy my, istoty żywe. Kontynuując dalej, otrzymanego od hydrolizy ATP 100% więcej niż, to jest to efektywność tego jest ponad 100%. Jeszcze raz powtarzam. Trakty nerwowe aksonów nerwów, to znaczy tych odrostków nerwowych, które można zobaczyć w internecie, bo powiedzmy budowa neuronu pokazana, chociaż ja też mam u siebie niektóre rzeczy, które nie ma w internecie, ale do tego wrócimy później, łączą nasz mózg, wszystkie węzły limfatyczne i narządy organu naszego organizmu w jedyny system biologiczny. To, co mówiłem Państwu na tak zwanej drugiej przysięgi Hipokratesa, drugiej części tej przysięgi Hipokratesa, której każdy student, który kończy czy Uniwersytet Medyczny, czy Akademię Medyczną, te przysięgi przynosi, tylko on mówi pierwsze, nie szkodzić człowieku. O drugiej części przysięgi dlaczegoś nie słyszałem w tych przysięgach. To znaczy, przypominam Państwu, co to i naszym szanownym, co znaczy ta druga część przysięgi Hipokratesa. Najlepszym lekarzem każdego człowieka jest sam człowiek. Dlatego jeszcze raz podkreślam i pokazuję dlaczego. Ten system, тобто właściwie sam cały nasz organizm po hydrolizy utworzonej podczas rozpadu adenozyn, aminokwasu adenozyn dwufosforowego za pomocą białką, które my nazywamy cytochromami, pozwala szybko ponownie odbyć proces fosforyzowania i utworzenia ATP, to znaczy proces odwrotnej syntezy. ATP powstaje w mitochondriach. Mitochondriami zajmuje się nasza wspólna z Mariuszem znajoma, pani doktor nauk habilitowany z Warszawy, pani Ania. Pozdrawiam, wyjaśniam Panią, dlaczego mitochondrii mają tak dużo energii i są nazywane akumulatorami energetycznymi każdej komórki. Właśnie tam faktycznie powstają proces fosforyzowania i utworzenia znowu ATP. ATP powstaje w mitochondriach przy oddychaniu oraz także w niektórych innych procesach wewnątrzkomórkowych. Nie za darmo, kiedy my sprawdzamy stan organizmu człowieka na urządzeniach profesora Buta, co my widzieli razem z Mariuszem, że praktycznie kiedy zaczęli sprawdzać jego tętno, to było powiedzmy no, horror, nie do przyjęcia. Tętno wynosi na ponad 140 uderzeń, chociaż powinno być unormowane na poziomie 70-74. Co dla tego trzeba było zrobić? A było zrobić bardzo proste rzeczy. Zrobić głęboki wdech, ale oponą tą, nie płucami. Zatrzymać oddech jak tylko można, chociażby do liczby 6-8 i potem zrobić głęboki wydech, wciągając naszą oponkę z powrotem i to powtórzyć kilku razy. Od razu urządzenie aparatury profesora Buta pokazywało unormowanie tempa tętna naszego, to znaczy spadek częstotliwości, że ze 114 do normalizacji 74-76 uderzeń. Co my widzieliśmy, bo to wszystko jest udokumentowane konkretnie u kolegi naszego Mariusza. Także dużego zdrowia. Dla niezawodności zabezpieczenia organizmu ATP proces syntezy jest dublowany po funkcji energii. To znaczy ATP ma własny trzysektorowy moduł oktanowy. Kto my widzimy trzysektorowy moduł oktanowy na tym konkretnym obrazie? Co pozwala otrzymać energię nie tylko od biopola organizmu, ale i bezpośrednio od sąsiadującej przestrzeni, to znaczy materii przestrzeni żółtej, to co mówiłem. Procesy energetyczne w żywym organizmie zamknięte w pierścień, to znaczy ATP razem z neuronem zabezpieczają organizmowi pracy uniwersalnego źródła energii, bo energetyka komórki jest oparta głównie na zużyciu, to znaczy na hydrolizie ATP. A zabezpieczając pracę neuronu do
po otrzymaniu energii z innej, z materii żółtej przestrzeni. I ta energia ponownie pozwala komórce syntezować ATP z ADP plus pozostałości kwasu fosforowego dla nowego cyklu energetycznego, tym samym koło lub kółko dostarczania energii zamyka się. Idzie stały proces hydrolizy, rozpadu, syntezy, znowu powstania ATP i znowu rozpadu. I tak to wszystko się kręci, bo inaczej nasz organizm nie otrzymałby niezbędnych 96% zaopatrzenia, w cudzysłowie, energetycznego całego naszego organizmu. Odgrywa ona, to znaczy ta faktyczna reakcja, fundamentalną rolę w naszym metabolizmie, ponieważ ona transportuje niezbędną energię dla efektywnego funkcjonowania szeregu procesów komórkowych. Powszechnie znany pod tym terminem dewizy energetyczne, w cudzysłowie, dlatego że utworzenie tych dewizów i stosowanie jest łatwe, co pozwala szybko, w cudzysłowie, znowu zapłacić za reakcje chemiczne wymagające energii. Chociaż molekula przy spoglądaniu na niej nieuzbrojonym okiem jest bardzo mała i prosta, bo żeby nasi szanowni widzowie zrozumieli, o jakich rozmiarach my w rozmiarach mówimy kilku nanometrów, które jest rozmiary tej molekuly aminokwasu adenozyn trzyfosforowego czy adenozyn dwufosforowego. Kilku nanometrów to jest kilka jednostek pomnożone na 10 do potęgi minus 9 metra, żeby zrozumiano było, o jakich nanometrach my mówimy.